Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby gawędzić o książkach. Ja chciałem przypomnieć trochę tytułów, które trochę starszych tytułów, ponieważ uważam, że one są niedostymulowane promocyjnie i trzeba to będzie poprawić. Trzeba to będzie poprawić, dlatego że dotyczą one spraw istotnych, które można nawet zaobserwować gołym okiem dzisiaj, jak ktoś ma dobre oko, a jak ma słabsze, to dzięki na przykład tej książce będzie mógł porównać różne rzeczy. Proszę Państwa, jak się pojedzie do Sulejowa, do kościoła i klasztoru Cystersów, gdzie dzisiaj jest hotel, to będzie można zobaczyć, jak wyglądała w praktyce realizacja dekretu kasacyjnego dla kościołów, dla klasztorów diecezji sandomierskiej z roku 1819. Ja już o tym mówiłem, to jest książka o masonach i złodziejach. Tak jeszcze powiem, proszę Państwa, o tym, jak masoni i złodzieje, fałszując papieski dekret, doprowadzili do likwidacji starych klasztorów połączonych z dobrami, nie tylko rolnymi, ale także z aktywnością przemysłową w Królestwie Polskim. Wśród złodziei i masonów na pierwszy plan wysuwają się wymienieni tutaj biskup Hołowczyc, Stanisław Staszic i Stanisław Kostka Potocki. Szczegóły owej dewastacji, proszę Państwa, są tutaj opisane i połączone z tabelkami, gdzie znajdziemy wyszczególnienie poszczególnych aktów malwersacji, bo tak to trzeba nazwać. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć o jednej kwestii w związku z tą książką. A, jeszcze oprócz Sulejowa, jak ktoś jedzie z Kozienic do Dęblina, po lewej stronie mija tak zwane opactwo. To jest dawny kościół benedyktynów. I proszę Państwa, dobra wokół tego kościoła zostały oczywiście rozparcelowane, on sam wypuszczony w dzierżawę, to się zakończyło makabrą. Dzisiaj ten piękny obiekt, to jest fantastyczna XVIII-wieczna, bardzo piękna architektura, nad ludzkim wysiłkiem woli odnowiony, pewnie staraniem konserwatora Mazowieckiego, bo to jeszcze Mazowieckie, staraniem konserwatora i parafii, został trochę odnowiony. Natomiast to nie jest tej klasy obiekt, żeby on pozostawał w takim stanie. Są budynki klasztorne, jest piękny kościół, warto zajrzeć do środka. Wszystko to zostało doprowadzone do stanu ruiny właśnie w wyniku działalności tych trzech panów, z których jeden, ksiądz biskup Hołowczyc, podsunął prymasowi do podpisania, prymasowi Skarbek Malczewskiemu podsunął do podpisania skrzywione dokumenty oszukane dotyczące kasaty większej ilości klasztorów niż to było przewidziane i na innych zasadach. Proszę Państwa, dzisiaj opowiem, jak przebiegało wypuszczanie w dzierżawę tych dóbr, które zostały ukradzione za pomocą tego oszukaństwa. Otóż, jak to zwykle, złodziej jest łapczywy. Nie można mu wytłumaczyć, że własność to zobowiązanie i że niestety zanim ona zacznie przynosić dochody, szczególnie jak się ją wcześniej zniszczy, pozbawiając na przykład sprzężaju, narzędzi, kościoły sreber, no to nie można oczekiwać, że człowiek, który ją przejmie następnie, będzie z tego tytułu czerpał jakieś nieprawdopodobne zyski i jeszcze się tymi zyskami dzielił z państwem. To jest myślenie życzeniowe, żeby nie powiedzieć gorzej. No ale tak, dobra zostały ogołocone z tego, co jest potrzebne do uprawy i do prowadzenia działalności gospodarczej. Kościoły zostały ogołocone z paramentów. Oczywiście te, które były mniej wartościowe, czyli niewykonane z metali szlachetnych, zostały przekazane biedniejszym parafiom, a te, które wykonane były z metali szlachetnych, czyli ze srebra i złota i udekorowane kamieniami, zostały zwiezione, proszę Państwa, do podziemi Kościoła Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu, opatrzone ogólną nazwą srebra i tam los ich pozostawał zagadkowy, dopóki nie zabrano się za wycenę. Ta wycena została oczywiście zaniżona, a następnie spora część tych precjozów wsiąkła w mury, tak? Można tak to powiedzieć, zniknęła, po prostu została rozparcelowana przez jakieś osoby, tak? Na górze niczym memento, dolny kościół Świętego Krzyża na górze, w górnym kościele Świętego Krzyża niczym memento, nagrobek księdza prymasa Michała Radziejowskiego, człowieka działającego intensywnie
właśnie w czasach konfliktu pomiędzy Augustem II Sasem a Stanisławem Leszczyńskim. Proszę Państwa, kiedy już się wszystko rozkradnie, to należy zawyżyć wartości, zawyżyć zyski spodziewane. Jest takie pojęcie, zysk spodziewany. Jak się już rozkradnie majątek, to trzeba zawyżyć zysk spodziewany, umieścić go w tabeli, a następnie poszukać, przepraszam za wyrażenie, frajerów, czyli dzierżawców, którzy świadomi tego, jak prosperowały gospodarstwa klasztorne przed kasatą, dadzą się złapać na ten haczyk i zapłacą czynsz dzierżawny, zapłacą jakieś wadium, bo trzeba było zapłacić jakieś wadium i wezmą to w dzierżawę. I takich ludzi znalazła się masa, albowiem byli oni przekonani, że gospodarując na tym, co wcześniej należało do zakonników i było przez nich za pomocą odpowiednio przeszkolonych i wykwalifikowanych ludzi prowadzone, również przyniesie im zysk. I ten zysk na tyle będzie wielki, że tym zyskiem będzie się jeszcze można, proszę Państwa, podzielić z państwem. Masa ludzi podpisała te dzierżawne umowy i zaczęła gospodarować w byłych dobrach kościelnych. Jak się Państwo domyślacie, zakończyło się to katastrofą. Ksiądz Franciszek Borowski, który jest autorem tej książki, był prawdopodobnie kimś w rodzaju anioła. Tak mi się wydaje, jak czytam to. Dlatego, że on ze wszystkich sił, ile tylko może, stara się usprawiedliwić wymienionych tutaj panów. Stara się wytłumaczyć, że ta komisja tych złodziei może ich chciała dobrze, ale była klęska urodzaju w roku 20. I ta klęska urodzaju ciągnęła się przez kolejne lata, aż do 25 roku. Ceny na żywność poleciały w dół, a potem jeszcze okazało się, że no wyprzedano te narzędzia z tych gospodarstw wielkich, mniejszych. No jak wyprzedano narzędzia, no to trzeba było kupić nowe. Żeby kupić nowe, trzeba było wziąć pożyczkę. Od kogo? No najlepiej od państwa. Państwo tej pożyczki udzielało, ale to wszystko są kłopoty. No i ksiądz Franciszek Borowski tak jakoś próbuje wytłumaczyć tych ludzi, ponieważ ja nie jestem aniołem i nawet nigdy się nie zbliżyłem do takiego bytu myślą, mową ani uczynkiem. Mogę tę sprawę ująć inaczej. Katastrofa. Celowo zastawiona pułapka. Do tego jeszcze dochodziło, że oprócz dzierżawców pochodzenia szlacheckiego, którzy musieli się, o to ksiądz Franciszek podnosi, że to nie było tak, że oni wszyscy oszukiwali. Dzierżawca musiał być wykwalifikowanym znawcą gospodarstwa wiejskiego. Nie mógł to być byle kto. Co prawda przyznaje ksiądz Franciszek, że dochodziło momentami do protekcji. To znaczy, że pieniądze grały rolę. Ale generalnie chodziło o to, żeby najbardziej wykwalifikowany specjalista dostał w zarząd te ukradzione kościołowi dobra. Praktyka, co widzimy z tego opisu, wyglądała inaczej i usprawiedliwienia księdza Franciszka na nic się zdają, bo z tekstu wynika coś zupełnie innego. Kiedy zrobiło się naprawdę słabo, bo się okazało, że zysków nie ma, czynsz dzierżawny nie wpływa, no bo jak nie ma zysków, to z czego ci ludzie mają płacić, że porzucają oni gospodarstwa i uciekają, bo nie wiedzą co zrobić, tak? Że budynki popadają w ruinę. Rząd po pierwsze zaczął kredytować remonty tych budynków, żeby tych ludzi zatrzymać, po drugie wypuszczał te dzierżawy nawet chłopom. Nawet chłopom. No więc włościanin, jak ma do zagospodarowania te swoje parę morgów, tak, czyli dzisiaj tam powiedzmy 20-15 hektarów, tak, to on sobie z tym poradzi. Natomiast jak ma tych hektarów 300 czy 500, to już słabiej. To już słabiej. Więc proszę Państwa, ciągnąca się przez lata całe do lat 30., tak, Sprawa zwana dekretem kasacyjnym i jego konsekwencjami zakończyła się ogólnie katastrofą, a cały ten przykry zapaszek, który się nad tym unosił, przykryła wojna polsko-rosyjska zwana powstaniem listopadowym. Wtedy się w ogóle skończyły dyskusje na ten temat, bo co innego było ważne. Pisano petycje do cara wcześniej i car obniżał podatki na okoliczność tych wszystkich przedziwnych ruchów, jakie wykonywali panowie komisarze wokół byłych dóbr kościelnych. To nic nie pomagało. To nic nie pomagało, dlatego że
pozbawiono, zadłużono te gospodarstwa, pozbawiono je narzędzi, udzielono źle i wysoko oprocentowanego kredytu, a na czele postawiono może czasem jakiegoś wykwalifikowanego ekonoma, który potrafił odróżnić jęczmień od owsa, ale bywało, że na czele takiego przedsiębiorstwa stał ktoś zupełnie inny. Proszę Państwa, nic na tym państwo masońsko-złodziejskie, jakim było Królestwo Polskie, nie zyskało. I jak mówię, sprawa zakończyła się wojną i ucieczkami z tych biednych, porzuconych gospodarstw. A dzisiaj możemy oglądać resztki tego, co tam pozostało. Resztki, które są dzisiaj sumptem własnym proboszczów i z budżetu konserwatorskiego jakoś ratowane, a gdzie się udaje, to się zakłada hotel, żeby ludziska przyjeżdżali i sobie mogli pokąpać się w basenie podziemnym. No ale jak jest zaraza, koronawirus, no to nie ma hoteli, bo wszystkie są pozamykane, więc mamy kolejną odsłonę tego samego cyrku. Proszę Państwa, bardzo ciekawa książka, będę jeszcze do niej wracał i omawiał ją w szczegółach. Zachęcam szczerze, dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej. Ksiądz Franciszek Borowski, wydanie pierwsze i jedyne. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.